Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto co dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy od smaku tropików, czyli stand-upu Wojciecha Cejrowskiego. Znany podróżnik opowie m.in. o Madagaskarze, wyprawie do Ameryki czy wyspie Ludożerców. Spotkanie z Cejrowskim już jutro o godzinie 20 w Wiślańskim Amfiteatrze. Impreza jest biletowana. W piątek Willa Rubinstein w Wiśle zaprasza na koncert zespołu Jestem. Cena biletu 35 zł, start godzina 20:30. Na tym nie koniec atrakcji w Wiśle. W sobotę i niedzielę odbędzie się tam 19. Beskidzki Piknik Country, Wiślaczek Country. W sobotę impreza rozpocznie się o godzinie 15:00 barwnym korowodem na placu Hofa, zaś o godzinie 16:00 w tamtejszym amfiteatrze koncert w klimacie country. Imprezę poprowadzi Wojciech Cejrowski i Andrzej Trojak. W niedzielę czeka nas koncert z Andrzejem Trojakiem, start godzina 16:00, w niedzielę wstęp wolny. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Ochab. Przy skansenie odbędą się znane w regionie Ochabskie Papaje. To zawody ciągników własnej produkcji. Start załóg godzina 12:00, zapisy już od godziny 10:00. Impreza potrwa do późnych godzin wieczornych. W sobotę w Pogórzu odbędzie się trzeci piknik historyczny. Wydarzenie to rozpocznie się od mszy świętej o godzinie 13:00, oficjalne otwarcie pikniku godzina 15:00. W programie wystawy, pokazy, turnieje, a także inscenizacje walk. Oficjalne zakończenie zaplanowano około godziny 18:30, później odbędzie się festyn rodzinny. Rozpoczął się już czas dożynek, w najbliższy weekend odbędą się m.in. w Gołęszowie. W tym czasie Gołęszów będzie również świętował Dni Gminy. Barwny dożynkowy korowód wystartuje w sobotę 24 sierpnia o godzinie 14:00. Imprezę zakończy Teatr Ognia Grupy Inferis o godzinie 22:00. Z kolei w niedzielę impreza rozpocznie się o 16:00. Na tym jednak nie koniec dożynkowych uroczystości. W niedzielę w gminie Brenna odbędą się dożynki ekumeniczne. Wydarzenie to rozpocznie się korowodem o godzinie 14:00. Oprócz obrzędów i koncertów nie zabraknie również smacznego jedzenia. W programie także koncert w ramach 31. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.